Cześć, tu Jaru. Dzisiaj moim rozmówcą jest Paweł Jóźwiak. Cześć, Paweł. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. FEN24. W kilku słowach, takie ogólne podsumowanie twoim okiem. Jak to wyglądało? No powiem tak, wyszło bardzo fajnie. Jestem bardzo zadowolony, ale narobiłem się przy tej gali jak nigdy. Takie duże gale, szczególnie w stolicy, żeby zapełnić torwar, żeby wszystko dobrze wyszło, spełniły oczekiwania wszystkich kibiców, widzów, gości, są trudne. Wykończyła mnie trochę ta gala, długo dochodziłem do siebie. Nie bez powodu wyjechałem od razu dwa dni później na urlop. Musiałem troszeczkę odreagować, odpocząć, ale ogólnie bardzo się cieszę. Mieliśmy najlepszą frekwencję z dotychczasowych wszystkich gal na torwarze. Łącznie mieliśmy na trybunach 3700 ludzi plus płyta, czyli prawie 5000 osób i w pewnym momencie bodajże trzecia walka od końca, bo wiadomo, że na naszych galach jest ta specyfika, że ci kibice rotują, ale podczas walki Grześka Cieplickiego śmiało można powiedzieć, że był komplet na trybunach. Kto był? No, odczucia ogólnie bardzo pozytywne, narobiłem się, ale warto było. Pod każdym względem gala wyszła dobre walki sportowe, produkcyjnie było też bardzo fajnie, dobre wpływy z bramki, dobre wpływy z matu, także cieszy mnie bardzo to całe przedsięwzięcie. To kto twoim zdaniem był największym bohaterem tego eventu? Na mnie największe wrażenie zrobiła walka Grzebyka z Gniatkiem. Naprawdę super emocjonująca walka, zwroty akcji, super techniki, jak i w stójce, jak i w parterze. Dramaturgia, radość jednego zwycięzcy, smutek drugiego zawodnika po porażce. Także śmiało można powiedzieć, że to było MMA już takie z top levelu. To był bardzo wysoki poziom walki. I myślę, że ten pojedynek śmiało może konkurować do jednej z najlepszych walk roku 2019. Jeszcze to, komentując tą walkę, mało kto może zwrócił na to uwagę, ale podczas pierwszej rundy w ferworze walki zawodnicy obaj zderzyli się głowami. I z tego, co rozmawiałem z Kamilem Gniatkiem i z jego sztabem, on już praktycznie walczył potem, że tak powiem, na autopilocie. On już nic nie pamięta z tej walki, potem ciosie z głowy. Także to na pewno miało, nic nie ujmując, Andrzejowi i jego kunsztu i nie odbierając mu tutaj radości zwycięstwa, na pewno to miało jakiś wpływ na przebieg tej walki. I na pewno, bo chciałbym zrobić rewanż jeszcze w tym roku, chciałbym jeszcze raz zobaczyć tych zawodników w klatce i tutaj obaj mi zaskoczyli, ponieważ Grzebyk jest stójkowcem, Janek jest parterowcem, a każdy było widać, zrobił olbrzymi postęp w płaszczyznach, które na co dzień nie są ich domeną. Grzebyk imponował efektywnymi umiejętnościami w parterze, bo tam dużo nie brakowało, wykręciłby balachy Gniatkowi, a z kolei Gniatek zaskoczył Grzebyka w stójce, także naprawdę super walka i praktycznie co kilka dni ją oglądam jeszcze raz, oglądałem już chyba z 10 razy i za każdym razem mi mało. Ja cię poprawię trochę, Paweł, jeśli pozwolisz, bo dla mnie to nie była najlepsza roku, nie była to walka, która może pretendować do najlepszej walki roku 2019, ale w ogóle w historii polskiego MMA, bo powiem ci szczerze, że mega starcie zapowiadało się w ogóle na papierze, ale to, co zrobili w klatce, przerosło chyba wszystkie najśmielsze oczekiwania i to mówiłem to już nieraz, że czapki z głów przed tymi dwoma dżentelmenami, bo tyle, co zostawili serca w klatce. No Gniatek, jak on nie poddał tej balachy, to po prostu tego chyba nie wie nikt i każdy był w szoku, łącznie z sędzią, że właśnie on to przetrwał. No majstersztyk to zestawienie i bardzo jestem zadowolony z tego twojej deklaracji, że chcesz jak najszybciej doprowadzić do rewanżu, bo myślę, że nie widzę tu kontrowersji oczywiście, bo rzeczywiście było to zderzenie głowami, ale... To było celowe, to było ferworze walki, nie było to zamierzone, ale na pewno miało to wpływ na walkę i trzeba to sobie jasno powiedzieć. No tak, oczywiście. Chciałem właśnie dokończyć, że no to było incydentalne, niechcący, tak, ale rzeczywiście Kamil, słyszałem, że wspominał, że to go odłączyło i wypaczyło jakoś obraz tej walki. No to kurde, czego, jak powinniśmy się domyślać teraz, co by się działo, gdyby nie było tego zderzenia, no walka pewnie była jeszcze ciekawsza. Dokładnie. Natomiast po kolei, z karty wstępnej na wyróżnienie na pewno zasługuje knockout Adriana Zielińskiego na Kamilu Łebkowskim, kurde. Nie no, zgadza się. No, super walka, ubolewam, że wylądowała finalnie w karcie wstępnej, no ale niestety imprezy telewizyjne rządzą się swoimi prawami i czasami promotor musi podejmować takie decyzje, że ma świadomość, że czego by nie zrobił, to i tak kogoś skrzywdzi. No tutaj akurat
padło na Kamila i na Adriana, no ale pokazali jednak, że ta walka powinna być w karcie głównej, to wysoko, bo naprawdę knockout był fenomenalny. Zieliński pokazał klasę, pokazał, że to, że przegrywał ostatnio tylko dlatego, że walczył z absolutnie topowymi zawodnikami. Ja osobiście bardzo się wystraszyłem, bo zawsze przeżywam takie sytuacje, kiedy coś są takie odcięcia, ciężkie knockouty w oktagonie. Na szczęście Kamilowi się nic nie stało. Także mam nadzieję, że powróci mocniejszy i że ta porażka go nie złamie. Kolejną walką rozpoczynającą główne starcie był Freak Fight. I tutaj Paweł też, ja jestem, wiesz, że jestem szczery i mówię to, co myślę. Uważam, że to był jeden z najgorszych Freak Fightów wizualnie w historii. I tak naprawdę no, miałem też przyjemność bądź nieprzyjemność oglądać galę Fame MMA i część walk stała na wyższym poziomie niż ten Freak Fight. W związku z tym mam pytanie, czy Wujka się zaczyna na Fenie i jakie macie plany odnośnie jego dalszej kariery? Z Godleską będzie walczył teraz. No nie, no powiem tak, no nie ma co to wijać w bawełnę. No to kurde, Freak Fighty ogólnie są dramatyczne. Ten był wyjątkowym mismatchem. No, przykre jest trochę, że jednak taki Freak Fight wzbudzał największe zainteresowanie wśród wszystkich naprawdę ciekawych sportowych pojedynków na Fenie, bo każdy jakiś news o Arabie czy o Wujku miał 300 razy większą klikalność, czy trailer, czy jakaś wzmianka niż walki naszych prawdziwych sportowców. No, ja osobiście jestem przeciwnikiem Freak Fightów, traktuję to jako zło konieczne. Tak? No, jakbym mógł, to bym tego w ogóle nie robił, no ale nic, no, jak zrobiliśmy, to już teraz to czasu nie cofniemy. Mam nadzieję, że to się przysporzyło do tego, że zyskaliśmy dodatkowych fanów z innej grupy docelowej, którzy teraz będą się interesowali prawdziwym sportem. Celujemy głównie w sport, będziemy się starali Freak Fightów unikać jak ognia, a jeśli już czasami nam się zdarzy, to będziemy się to starali dobierać w troszeczkę inny sposób, żeby jednak to chociaż wyglądało, no bo to naprawdę nie wyglądało, no i trzeba jasno powiedzieć, tak, o ile Arab coś tam jeszcze umie, to wujek pomimo tego, że starał się, trenował, ale ma 45 lat i w 3 miesiące nie zrobimy z tego fightera i nikogo nie będziemy oszukiwać, że to jest w ogóle możliwe. A dzisiaj widziałem, że wrócił do treningu wujek Samozoło, widziałem, że robił tarczę z Andrzejem Olczanowym. No to tylko trzeba się z tego cieszyć, tak? Co było wujku, nie powiedzieć złego albo dobrego, to na pewno sport mu służy. Jeśli będzie dalej trenował, no to fajnie, wyjdzie to z korzyścią na niego zdrowia. Wujek, co by nie mówić, to jest pozytywną postacią, udziela się w jakichś różnych akcjach dobroczynnych, charytatywnych, także robi dobrą robotę, tak? To nie jest osoba, która rzuca mięchem na lewo i na prawo, przeklina, namawia ludzi do nie wiem, do imprez, narkotyków i jakichś złych rzeczy. To stara się robić dobrą robotę, ma swoje lato, no i tyle w temacie wujka. Anita Bekus, no fenomenalny knockout na Kamili Porczyk. Kamila miała jakieś wątpliwości, widziałem na gorąco co do przerwania walki, ale moim zdaniem no, sędzia uratował ją przed większą ilością obrażeń tej walki. No, zadanie sędziego jest po to, żeby oszczędzać i dbać o zdrowie zawodnika. Wiadomo, że zawodnik w ferworze walki w takiej sytuacji to zawsze będzie na gorąco miał pretensje i będzie chciał dalej się bić, bo to są emocje i tak dalej, to są wojowniki czy wojowniczki, to jest normalne, ale myślę, że jak Kamila na spokojnie już po fakcie obejrzała sobie powtórkę, to jednak stwierdziła, że tutaj wszystko było jak najbardziej należy. No, Anita Bekus zaskoczyła w efektowny sposób, odprawiła Kamilę. Wiedzieliśmy, że mocną stroną Kamili będzie to, że rzuci się na nią, będzie chciała zdominować swoją rywalkę fizycznie, ale tutaj nadziała się na jedną kontrę, szybko wstała i dostała drugiego z dzwona, no i zanim to się tak na dobre zaczęło, to już się skończyło, tak? Z jednej strony fajnie, było efektownie, no ale z drugiej strony to jeszcze o Anicie dalej nic nie wiemy, nie pokazało do końca swoich możliwości, a śmierć twierdzi, że te możliwości są bardzo duże i że będziemy mieli z tej zawodniczki jeszcze wiele radości zarówno dla organizacji FEN, jak i kibiców, jak i ogólnie w środowisku i świecie MMA. Kolejną walką był rewanż, Marcin Naruszka, Bartek Leśko, no i tak jak po pierwszą walkę wygrał Marcin Naruszka, tak teraz w rewanżu jednak większość ekspertów oceniało, że Leśko zrobił progres i Naruszkę pokona. O tymczasem ja szczerze mówiąc nawet chyba skłaniałem się, że to Naruszka powinien wygrać to starcie. Sędziowie orzekli remis, jeden zwycięstwo Leśko, jeden zwycięstwo Naruszki, jeden remis, więc myślę, że werdykt jest sprawiedliwy. Co powiesz w tym starciu, jakie są dalsze plany, bo nie wiem, Marcin Naruszka skończył karierę, czy jednak jeszcze będzie chciał z Bartoszem stoczyć jeszcze tą trzecią walkę? No, mam podobne zdanie jak ty, tak? Też według mnie na papierze faworytem tym razem był Leśko i wyobrażałem sobie, że wygra. Marcin fajnie się zachował, bo rozmawialiśmy tuż przed walką i prosiłem go, mówię: Marcin, ty już nie masz nic do stracenia, jesteś na końcówce tak czy siak swojej kariery.
Mówię, nie walcz tak taktycznie, daj się, weź z tym chłopakiem, pobij się, nie masz nic do stracenia, weź z nim, Wiman, nie bój się, nie rób takiej nudnej walki taktycznej. I Marcin mi to obiecał i słowa dotrzymał, bo walczył dosyć agresywnie, to on był tutaj zawodnikiem, który szedł do przodu, prowadził walkę, wywierał presję, swoją strategią myślę, że zaskoczył i samego Bartosza, jak i jego sztab. Walka była dużo lepsza, dużo bardziej ciekawa dla oka niż poprzedni pojedynek panów. Werdykt mnie osobiście zaskoczył, byłem przekonany, że to Naruszka wygrał tą walkę, ale tak jak mówię, ja nie jestem od werdyktów, od tego są sędziowie, oni podjęli taką, a nie inną decyzję, no i trzeba z tym się pogodzić. Co do Leśki, to mamy dalsze plany co do tego zawodnika, bo jest młody, perspektywiczny. Wiem, że Marcin nie zamierza Naruszka zawieszać rękawic na kołku i na pewno też jeszcze zawalczył u nas. Mieliśmy też starcie w wadze ciężkiej, jeśli chodzi... Może coś jeszcze dodam do tej walki. Leśko na pewno zrobił duże postępy przez ten rok czasu, ale po prostu są zawodnicy, którzy mu nie leżą i według mnie takim są sytuacje, kiedy zawodnik danemu zawodnikowi nie leży i tak jak na przykład Rosna mają u nas, może to zbyt grube porównanie, ale chciałbym porównać takie sytuacje. Asia Jędrzejczyk mogłaby wygrywać z wieloma rywalkami, ale myślę, że na 10 pojedynków z taką Rose 8 czy 9 by przegrała. I tutaj jest adekwatna sytuacja. Naruszka strasznie nie leży Leśce i też myślę, że na 10 pojedynków 8-9 wygrałby Naruszka. No czasami są po prostu tak, że ktoś ci nie pasuje i ciężko z takim przeciwnikiem pokazać swoje atuty. I tutaj jest dokładnie takie zestawienie. Waga ciężka w MMA, bo jeszcze będzie waga ciężka w K1. No kurde, Szymon Bajor, fenomenalna forma, szczerze mówiąc, widziałem przygotowania Grzesia Cieplińskiego i wyglądał bardzo dobrze w przygotowaniach, ale może zanim przejdziemy do walki, to widziałem, że w Prima Prilie się tam przypiąłeś gdzieś w internecie, jak gruchnęła informacja, że Szymon Bajor przychodzi do KSW. Nie no, powiem tak, byłem czujny na wszystkie żarty Prima Prilicowe, ale tak gdzieś do godziny 14-15, że była 17, już moja czujność, że tak powiem, spadła, że ktoś uderzył w mój czuły punkt, to trochę się zdenerwowałem jak zwykle, nie? I połknąłem haczyk. Co powiesz o samej walce? Nie no, fajnie, cieszę się, że Szymon wrócił. Pokazał się naprawdę z dobrej strony, potwierdził to, że nie bez powodu był faworytem tego pojedynku. Wykorzystał swoje doświadczenie i w niesamowity sposób wypunktował właśnie tym doświadczeniem Grześka, tak? Jak już go obalił, to wiedział, jak dokończyć dzieła zniszczenia. Te łokcie były bardzo takie, że tak powiem, przemyślane. Tam ciosy nie pruły powietrza, nie było marnowania sił, tylko dokładnie wiedział, jak zadać krzywdę rywalowi. Także, kurczę, zaskoczył tutaj Grześka, tak? Grześik bardzo dobrze się przygotowywał do tej walki. Miał bardzo wielu kibiców, ale no niestety Szymon pokazał mu, jak wiele jeszcze pracy przed nim. Czy nie próbowaliście namówić Radka Poczuskiego na walki w MMA? Nie no, temat jest otwarty, że tak powiem, tak? Teraz już opadł kurz po bitwie, po gali i na pewno usiądziemy teraz do stołu i będziemy rozmawiać co dalej, w którą stronę Radek Poczuski chce kontynuować swoją karierę. No bo w K1, kurde, no jest fenomenalny, ale gdzieś tam mi się jednak, no ja jestem większym fanem MMA niż K1 i no chciałbym go widzieć w MMA, tym bardziej, że jego walka na ACA była naprawdę fantastyczna w tej formule. Nie wiem, no była jakaś tak ciekawa, ale też ta walka obnażyła jego słabości, jeśli chodzi o MMA. Pokazało, jak wiele jeszcze pracy przed nim, jak wiele trzeba poprawić, jeśli chodzi o umiejętności parterowe i jak zupełnie inna jest stójka w K1 niż w MMA. No ale fajnie, no, zrobił pierwszy krok, to czemu by nie miał tego kontynuować, tak? Myślę, że pokaże się u nas w formule MMA również, tak? Wszystko na to wskazuje w każdym razie. Walkę Grzebyka z Gniatkiem już umówiliśmy, można powiedzieć, na samym początku. Dobrze, że wujka walkę mam już z głowy, bo najchętniej to o niej zapomniał, wykasował ją z Sherdoga, z transmisji na IPLI i już traktował ją tak, jakby jej nie było. Natomiast walka wieczoru. Zapowiadałeś, że ogórków dla Wrzoska nie będzie. No i Arek miał naprawdę ciężką przeprawę. Gdyby nie ten dystans 5 rund, no to mogłoby być różnie. Nie no, ciężko, naprawdę. Schmidt to twardy zawodnik i w pierwszych rundach nawet troszeczkę dominował Arka. Bardzo mądrą taktykę Arek tutaj przejął, że tymi lowami wykończył zawodnika i było widać, że tamten facet już chciałby dalej walczyć, ale już nie jest w stanie, bo nogi odmawiają mu posłuszeństwa. Także
ta walka pokazała, jak wielki progres zrobił Arek, że naprawdę jeśli chodzi o K1, to zasłużył sobie już na ten poziom glory i że nie bez powodu dostał się do największej kickbokserskiej organizacji na świecie. Także cieszę się, że mamy takiego mistrza, że mamy takiego Arka Wrzoska, który ma 26 lat, a już jest na tym top levelu kickboxingu. Niech się teraz rozwija, niech zdobywa doświadczenie w glory, a my będziemy go budować tutaj jako naszą gwiazdę w Polsce. Także myślę, że i organizacji, i zawodnikowi te występy łączone w Fenie i w Glory wyjdą na zdrowie i że w końcu zbudujemy sobie taką prawdziwą gwiazdę wagi ciężkiej w Polsce. Już zostawiając przeszłość, a spójrzmy w przyszłość, Paweł. Zapowiadałeś, wtedy jeszcze chyba nie zdradziłeś mi lokalizacji na wywiadzie, że no, w bardzo fajnym miejscu planujecie ten Summer Edition w tym roku. No i powiem szczerze, że sprawdzaliśmy tą miejscówkę, no i wygląda fantastycznie, tak wizualnie. Ostruda. Kurde, no i jak byś mógł zareklamować tą galę w kilku słowach? No, piękne polskie jeziora, piękne polskie Mazury. Pierwsza taka gala w historii MMA na świeżym powietrzu w tak pięknym obiekcie. No Tomek Babiloński już od lat robi w Międzyzdrojach, ale tamtego miejsca nie można porównać do tego amfiteatru, bo ten jest zadaszony naturalnie, jest super nowoczesna konstrukcja, obiekt naprawdę z pełnym zapleczem nad samym jeziorem, jezioro w tle, także myślę, że tak pięknej letniej edycji jeszcze polskie MMA nie miało i naprawdę szykujemy tam prawdziwe fajerwerki, jeśli chodzi o całą tą otoczkę, organizację i myślę, że to wydarzenie to będzie coś takiego, czym skradniemy serca fanów i że to Ostruda będzie taką letnią stolicą polskiego MMA, gdzie będziemy wpadać częściej. A jak spadnie deszcz? No to amfiteatr jest zadaszony, tak? Także to nie będzie miało wpływu. To jest 15 czerwca, to nie wiem, naprawdę musiała być wyjątkowa sytuacja, żeby było jakoś mega zimno czy coś, aczkolwiek co by nie było i tak się uda z racji tego, że jest dach, także jestem spokojnie. Kto będzie głównym? Bo jeszcze nie odkryliście wszystkich kart na Ostrudę, nie wiem, chcesz jakieś karty odkryć teraz, czy nie bardzo? Nie, no nie chcę teraz odkrywać, tak sobie ustaliliśmy, że teraz wszystko dopinamy, wszystkie sprawy kontraktowe, żeby nie strzelać ślepymi nabojami. Płaciliśmy już nieraz frycowe, że za wcześnie coś ogłosiliśmy, a nie było coś podpisane na papierze, także dopinamy sprawy kontraktowo-formalne z zawodnikami. W przyszłym tygodniu robimy spotkanie, o którym Ci wspomniałem wcześniej, poza kamerą tweet-upowe. To będzie pierwszy taki tweet-up w historii polskich sportów walki, czyli takie spotkanie z dziennikarzami w luźnej, kameralnej atmosferze, gdzie będziemy sobie rozmawiali zarówno przed kamerą, jak i też w luźnej rozmowie o planach organizacji, jakichś takich, przedstawimy parę newsów, też dodamy jakichś takich paru nieoficjalnych smaczków tego, co się dzieje wokół organizacji i tam już odchylimy nowe nazwiska i trochę newsów odnośnie Fenu. To już tak na sam koniec, Paweł, ile gali jeszcze oprócz tej Ostrudy planujecie zrobić w tym roku 2019? W tym roku planujemy zrobić oprócz Ostrudy jeszcze jedną galę, w sumie zamkniemy rok 4 galami, ale będziemy dążyć do tego i będziemy rozmawiali z naszym partnerem Telewizją Polsat, żebyśmy w przyszłym roku zrobili 5 gal, bo, no, ponieważ dużo się dzieje dobrych rzeczy wokół Fenu, nasze słupki rosną, mamy coraz więcej sponsorów, partnerów i mamy też coraz więcej zawodników. No, jeśli chcemy wszystkich zagospodarować, to musimy chyba powrócić do tego schematu, co żeśmy trzaskali przez kilka ładnych lat, czyli 5 gal w ciągu roku, bo 4 to jednak ciutkę za mało jak dla nas. Okej, to serdecznie dziękuję Ci, Paweł, za poświęcony czas na ten wywiad. Jak słyszeliście, w kolejny czwartek dowiecie się więcej, co takiego w Fenie piszczy. I co, zapraszam Was wszystkich do Ostrudy. No, my też tam będziemy na pewno, bo mówię, zobaczyliśmy miejscówkę i dla samej miejscowy. Będzie ogień, naprawdę. Gorąco zapraszam do Ostrudy. Naprawdę będzie super. Takie summer edition z prawdziwego zdarzenia, które całe moje życie promotorskie, które trwa już 6 rok, przez te całe życie promotorskie marzyłem o czymś takim, żeby summer edition to było taki summer edition, ale właśnie na świeżym powietrzu, a nie w hali, bo jak jest ciepło, to jednak ludzie chcą być na łonie natury, w plenerze, a nie w ciepłej, gorącej hali. Tak? Także to jest właśnie to. Będzie moc. Także bądźcie czujni, a ja dziękuję serdecznie za wywiad. Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców. Piona.